Od 10 lat magazyn Travelist publikuje ranking najlepszych plaż w Polsce. Po raz 10 to wyróżnienie przypadło Świnoujskiej plaży. W tym roku jednak to nie redakcja magazynu dokonała wyboru, a internauci, którzy głosowali na wyselekcjonowane plaże. Specjalny certyfikat z rąk przedstawicielki magazynu odebrał dziś zastępca prezydenta Paweł Sujka. Głosami internautów, czyli tymi najcenniejszymi, Świnoujska plaża została uznana za najlepszą plażę w naszym kraju, ale myślę, że najlepszą plażę w Europie, bo gdyby ci, którzy przyjeżdżają do nas na wypoczynek za granicę, jest ich bardzo dużo też, z pewnością wybrali Świnoujską plażę. Ja mogę tylko powiedzieć, że serdecznie dziękuję magazynowi Travelist za tą pracę techniczną. Potwierdzam, że jesteśmy plażą ekologiczną, najbardziej bezpieczną i uwaga, najszersza, najdłuższa plaża i najcieplejsza woda na Bałtyku jest właśnie w Świnoujściu. Serdecznie zapraszam jeszcze tych, którzy nie mają sprecyzowanych planów urlopowych na to, żeby być tutaj u nas w Świnoujściu na wypoczynku na Europie. Nie tylko, bo plaża w Świnoujściu jest otwarta przez 365 dni w roku. A w czym tkwi sekret sukcesu Świnoujskiej plaży według magazynu Travelist? Ten ranking tworzymy od dekady, to jest wydanie jubiluszowe i do tej pory przez 9 poprzednich edycji wybór był ekspercki, był to nasz subiektywny wybór redaktorów. W tym roku z racji jubileuszu postanowiliśmy wziąć pod uwagę głos tych, którzy tu przyjeżdżają na wakacje, to miejsce wybierają jako cel swojego wakacyjnego wypoczynku i faktycznie to oni zdecydowali. Jedyne co to fakt, że my dokonaliśmy preselekcji, wybierając plażę od Świnoujścia po Krynicę Morską i wskazując kilkadziesiąt plaż, na które można było oddawać głosy, ale jednak miażdżącą przewagą Świnoujście zatriumfowało. Co ciekawe, w tym roku również to nie była tylko kwestia głosów, to była też kwestia opinii, które nam przesłano, które braliśmy mocno pod uwagę, co jeszcze dodatkowo uzasadniało ten wybór i pozwoliło mu wybrzmieć, ale bowiem faktycznie zachwyty nad czystością, pięknem, szerokością, poczuciem bezpieczeństwa tutaj naprawdę były ogromne. Proszę powiedzieć, czy jak redakcja sprawdza, to są takie niezapowiedziane wizyty w tych kurortach, czy jednak dzwonicie, uprzedzacie, że będziecie, że można by warto posprzątać w końcu? Absolutnie nie. Oczywiście każdy z nas, nie zapominajmy o tym, że my również jako ludzie, którzy plażują i wypoczywają, nie tylko pracą człowiek żyje, przyjeżdżamy gdzieś, gdzie wypoczywamy. Więc to są też nasze subiektywne doświadczenia i subiektywne doświadczenia nasze i tych, którzy tu plażują. Natomiast to uroczystość wręczenia flagi jest zawsze oficjalna i zapowiedziana. Niemniej jednak ma dopiero miejsce drugi raz. I przyznam szczerze, że bywam tu częściej, bywałam tu również zimą na waszej plaży i zachwyca mnie niezmiennie przez 365 dni w roku, bez względu na sezon. Na podium najlepszych plaż znalazło się też miejsce dla Kołobrzegu oraz plaży na Cyplu Helskim. 7 miejsce w głosowaniu internautów zajęła plaża w Międzyzdrojach, a tak wygląda cała pierwsza dziesiątka.